Witaj, Warszawo! Przyjaciele, nadchodzi czas świąt. Chciałabym, żeby każdy z was zadał sobie takie pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus? Bo jeśli nie jest twoim Panem i Zbawicielem, to jesteś w niebezpieczeństwie. I chcę ci powiedzieć, że Jezus to nie jest małe dzieciątko Jezus. To nie jest Jezusik, który wisi na krzyżu. To nie jest żadna kolęda, ani to nie są święta. Jezus to wielki, potężny Bóg. To Pan Panów i Król Królów, który przyszedł tutaj na tą ziemię, aby uratować twoje życie, aby wyzwolić cię od grzechu, ponieważ każdy z was zbłądził. Każdy z was poszedł własną drogą, ale Bóg ukarał Jezusa za ciebie. Jezus, umierając na krzyżu, widział tam ciebie, widział twój każdy grzech. Jego ciało zostało zmasakrowane. On był nie do poznania, on był jednym kawałkiem mięsa. To była miłość. Kochani, nie ma większej miłości jak ta, gdy ktoś oddaje życie za ciebie. To jest właśnie wieczna, potężna miłość, dostępna dzisiaj dla każdego z was. Ale dziś musisz w to uwierzyć. Tak jak ja ponad 7 lat temu uwierzyłam w te proste prawdy i narodziłam się na nowo. Nazywam się Iwona Ziobro i mam 43 lata. Wiecie, ja kiedyś żyłam tak po swojemu, tak jak wy. Obchodziłam te różne tradycje, rytuały. Starałam się być dobra. Żyłam z człowiekiem, który nadużywał alkoholu. Byłam współuzależniona. Wiecie, była pornografia, ale też szukałam jakby tej pomocy. Byłam nieszczęśliwa, czułam się niekochana i po prostu pewnego dnia miałam tego dość. Upadłam na kolana i powiedziałam: Jezu, ja już nie chcę tak żyć. Mówiłam: Boże, gdzie jesteś? I święty Bóg przyszedł do mojego życia. On zmienił moje życie. On wyrwał mnie z tej ciemności i przeniósł do Królestwa Światłości. Dzisiaj jestem nowym człowiekiem. On tchnął we mnie swojego ducha. Dał mi nowe serce. Serce wybaczające. Wiecie, ja kiedyś myślałam, że jestem dobra, bo właśnie robiłam te dobre uczynki. Ale Słowo Boże mówi, że te wszystkie uczynki to jak splugawiona szmata przed Bogiem. Musisz uwierzyć w to, że to była potężna miłość, która ma moc wyrwać cię z tej ciemności. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. I kto uwierzy we mnie, będzie zbawiony. A wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Zaufaj w niewidzialne. Jezus powiedział: błogosławieni ci, którzy uwierzyli, a nie zobaczyli. Uwierz w te proste prawdy i dziś zdecyduj. Wybierz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a będziesz uratowany. Amen.